Cześć, siemaneczko, witam bardzo serdecznie, z tej strony Krzyku w kolejnym vlogu. Dzisiaj chłopaki ze mną z Hyperina, Mateusz, na pewno dobrze kojarzycie, bo wiele z was używa tych środków do mycia. A dzisiaj właśnie coś nietypowego, zobaczcie jak on jest ubrany i teraz powiesz, co tu będziesz robił. Cześć, Tomek jestem. Będziemy usuwać rdzes, używać mieszaniny kwasów bardzo niskich w sprawie pH, ale jednak jest to kwas. No, trzeba ochronić twarz, bo jednak no, styczność ze skórą, no, nie jest pożądana. Stąd taki ubiór, a za chwilę się przekonacie, jak środki działają. Przedstawimy wam to w najprostszy, najbardziej klarowny sposób, jak można. Także zapraszam do naszego show. Tak jest. I żeby nie było, że to ja jestem niedbaluch, ale to z Mateuszem specjalnie, bo wcześniej ustalone, tak, że tak mam zostawić. Poprosiliśmy o taką maszynę, żeby tak wyglądała. Na Kielcach, że mam po wiosennej orce zostawić i nie myć. Dokładnie. I będziemy właśnie to robić. Inaczej. Dokładnie. Wiekopomna chwila nadeszła. Teraz zobaczymy, czy to był dobry ruch, czy zły. Dokładnie. No to jedziemy z naszą mieszaniną. A sami wiecie, że wjeżdżając takim pługiem w orkę kolejną, ta ziemia nam się przykleja do tej rdzy i nie chce odchodzić, trzeba tam... Dokładnie. Jeszcze jak jest piaskowata, taka ostra, to ona to szybciej zetrze tą rdzę. Tak. Ale jeżeli jest taka bardziej ciężka, to też przykleja się, trzeba odlepiać dopiero za którym razem ta ziemia zetrze tą rdzę, nie? Dokładnie. Także najlepiej zadbać od razu po użyciu. Tak jest. No to też jako środek konserwujący na zimę na przykład, to do razu, nie? Tak, to mamy drugi środek, który jest Hyperin Bioanticor, czyli to jest do zabezpieczenia powierzchni, które nie są pokryte lakiem. A maszyny są ostatnio drogie, oj drogie. Oj, jak wszystko. Jak widzicie, powoli rdza spływa z naszym kwasem, natomiast czasem jest tak, że trzeba powtórzyć dwu lub trzykrotnie czynność tego względu, że w zależności jaka jest gruba warstwa rdzy. Jeżeli jest to powierzchowna rdza, zostaje usuwana od ręki, natomiast jeśli są mocniejsze wżery, to po wypłukaniu zobaczymy, czy zostaną jeszcze naleciałości rdzy. Jeżeli tak, poprawimy czynność. No i dalej będziemy w kolejnym etapie będziemy omawiać, co będziemy dalej robić. Także zapraszam do nas. Dokładnie, a to czeka od marca na was. O. Także powżerało się dobrze. Czyli rdza jest klarowna. Na pewno dobrze wżarta. Na pewno. Częste pytania, jak długo trzeba czekać po nałożeniu? Powiem tak, do momentu, kiedy spływa i jest kolor, czyli rdza jest wymieszana z kwasem, jest kolor żółtawo-brązowy, jeżeli ścieka, ok, jeżeli zostanie to w postaci piany, tutaj akurat jest na tej zasadzie, że ścieka, natomiast jeżeli leży i nasz środek leży na powierzchni, to kiedy robi się piana? Jeżeli robi się piana, to znaczy, że właściwości kwasu się wyczerpały, połączyły się z rdzą i wtedy można sobie spokojnie spłukiwać. Tutaj w tym przypadku naszym spłynął nam środek, czyli ta ciecz robocza kwasu przygotowana do usunięcia, więc tutaj możemy śmiało teraz zmyć i zobaczyć, co wydarzyło się na tej powierzchni. A ja mam takie pytanie do ciebie też, bo na pewno wielu widzów będzie to ciekawiło. Tak? Czy to nie ma wpływu na przykład na powłokę lakierniczą na danej maszynie ten kwas, nie? Nie. Jeżeli zostawimy tak, nasze środki stały tak przygotowane, żeby nie uszkadzać lakieru, czasem jest tak, że rdza wychodzi na samochodach czy na elementach lakierowanych, usuwamy tą rdzę, jeżeli dobrze spłuczemy i zneutralizujemy środkiem zasadowym, Hyperinem czy Pineco, w tym przypadku trzeba dobrze spłukać i nic się nie będzie działo. Jasna sprawa, jest to kwas, trzeba uważać. Jeżeli zostawimy to na lakierze przez całą noc, powiemy, a Tomek mówił, że bezpieczny, nie ma problemu, lej. Nie polecam z tego względu, że długie działanie na powierzchniach lakierowanych w jakiś sposób może zadziałać na ten lakier, więc prosiłbym, żeby nie stosować. W miarę możliwości robota zrobiona, zmywamy i zamykamy. Dokładnie, jeszcze później tutaj Tomek psikniesz tutaj, zobaczcie tutaj dokładnie, okay. Często na powierzchniach, gdzie są gwinty, robi się rdza, później trzeba to czyścić, żeby się ruszać. Tak, na spokojnie. Proszę bardzo, uwaga, jestem od tego, raz, dwa, trzy. Moi drodzy Państwo, tu gdzie była nałożona ziemia, nie doszedł środek, bo nie przebił się, czyli ten nasz Hyperintat nie przebił się przez piasek, grudę ziemi czy piasku, bo stanowił izolator. Po usunięciu, teraz przy wypłukaniu, trzeba by powtórzyć po to, żeby tego fragmentu nie zostawiać, bo wizualnie brzydko wygląda. Więc robimy. Tak jest, tak samo też i tutaj. Usuwamy.
Od razu mi się przypomina dowcip, że jak tu mył i w tamtej strony wiatr na nas, to wiesz, drobinki tak. tej wody leciał, to że sikanie z wiatrem to jest pójście na łatwiznę. Dokładnie, dokładnie. Chodźmy sobie, staniemy może. No, a ten zapach taki czuć od razu. Dlatego właśnie trzeba z tym uważać, żeby gdzieś nie pochlapać sobie ciuchów, a... Czyli to będzie od rdzewiania, a tamten troparat będzie zabezpieczał później, żeby... Dokładnie. I jeżeli na przykład Mateusz będzie stała maszyna na dworzu, obszykana tym preparatem, to też deszcz nie zmyje go z czasem, czy po prostu jednak... Zmyje go. Najlepiej maszynę schować gdzieś pod dach, nie musi być gdzieś zamknięta, ale żeby odizolować ją od deszczu, który będzie bezpośrednio na nią padał. I zmywał. Żeby zmywał. Jest to środek biodegradowalny, więc bardziej żeśmy w to celowali, żeby zabezpieczyć, ale utrzymać te właściwości biodegradowalne, bezpieczne, także... Nie jakieś wielkie stężenia, tylko zabezpieczać, nie? Dokładnie. No i to jest bezpieczniejsze w używaniu też. I on też jest taki, że jeżeli chcemy go zmyć, to bezpośrednio, bez żadnego problemu go zmyjemy, także... Nie ma z tym problemu. Ale zawsze lepiej gdzieś go pod jakimś daszkiem, żeby bezpośrednio na to też nie padło. Od normalnej wilgoci, od związków soli, on jak najbardziej zabezpieczy. Ale wiadomo, że deszcz padając będzie zmywał. Zmywał, tak. Zmywał, no zmywał. Nie ma siły, no to musiałby foliowe worki zakładać. Puszcza. Powoli puszcza rdza nam na... Bo to wiesz, o co chodzi. To jest i tak na przykład nie zrobisz pewnych rzeczy na zapas, bo jak na smaru jest smarem, to się też piasek oblepia i... Tak. Jest lepiej zrobić takie, moim zdaniem, autko chłopaków, zobaczcie. Mateusz się starał, ale rdzy karczerem nie zmył. Karczerem się nie da. Pochłapałeś. Musi być środek, pracy jestem, także okej. Okay. Słuchaj, a dziewczyny też chyba kombajn pianowały, nie? Tak. Marana Weronika, bo tam coś widziałem. Tak, one akurat Agri używały. A jak widać, można tam wejść na ich kanał, zobacz jak tam im poszło, to fajnie, także... Teraz, żeby zneutralizować, to wszystko zostało to wypłukane, żeby zneutralizować, to używamy środka właśnie do tej Agri. Dyskujemy, jest to środek flagowy nasz, stosowany do mycia maszyn rolniczych. Czyli ten, którym wcześniej traktor, dokładnie. Na któryś z filmów wiosennych. Żeby zmienić pH kwasu, zneutralizować także. Pamiętam, że domek będziemy pryskać. Mówię, że nie ma śladu już praktycznie po rdzy. Tylko kłaniają się piersi do wymiany teraz przed orką. A gdzie jest gąbka? Kolejną. Gdzie się tu... Maciej, ty masz gąbkę? Nie. Gdzieś tu się kręciła, ale... Szybkiem szedłeś do samochodu przecież. Nie, szybkiem nie. Taka mała była, gdzieś to widziałem, ale gdzie ona jest, to nie wiem. Już ten efekt widać. O, ten tylny to już tak dostał w ten, zobacz. Ta tylna to już faktycznie. Ale już wiosną nie wymieniałem, mówię na teraz, na zimową orkę muszę wymienić. Zaraz zdjęcie się zrobi tabliczki znamionowej, do kolegi, do Ogromy zamówimy. I będzie. I będą nowe. Teraz co to musi? Teraz nakładamy. Tak jak obecnie po prostu sobie samemu obecnie. I nie zalecamy robić to, kiedy jest wiatr, z tego względu, że ten środek też różnie się wymaga, też trzeba się wybawić, też bezpieczeństwo, żeby ten kwas nie leciał nam na kwas, z tego względu, że a druga... nieprzyjemne wyszczypania twarzy może się pojawić. Tak jest. No my niestety nie mamy wpływu na pogodę. Znaczy mamy, możemy sobie robić u siebie, każdy z was może robić, kiedy mu się żywnie podoba, ale chłopaki akurat w trasie, no to trudno, trafili na wiatr. Tak jest. I staramy się poradzić w tych warunkach również. Także tutaj działamy z Krzyśkiem, jak widzicie. Krzyśka na gospodarstwie jest z Mateuszem i z drugim również Krzyśkiem. Zresztą tu rozmawialiśmy właśnie z Mateuszem przed chwilą. Wszystkiego też
też nie nagrywałem, dlatego teraz powiemy. A chodziło o to też, żeby nie było za długo. Że możemy tak samo usuwać resztki po wapnie. Pozostałości po wapnie. Po wapnie, mniejszym stężeniu, po nawozach. Tak, i wtedy nie używamy tak czystego na rdze tutaj, tylko w stężeniu 50%. Tak mówisz, Mateusz? Tak, od 20 do 50% to jest usuwanie pozostałości wapiennych, kamienia. W większym stężeniu, tutaj akurat stosujemy 100% stężenie, możemy w łatwy sposób pozbyć się rdzy. Oczywiście dość szybko biegamy, żeby jak najszybciej usunąć tą wilgoć z powierzchni, żeby nie zamknąć jej pod produktem ochronnym, czyli pod Hyperin Bioantico. No, zresztą na pewno kojarzycie, kto z was, wielu z was jeździ na różnego rodzaju wystawy rolnicze. Targi Kielce, czy tam powiedzmy najbliższe Bednary. Bednary, także Mateusz bardzo charakterystyczny ze swoją brodą. Jak myślę, zaraz mi się kojarzy film, wiesz, co Karbala, czy to gdzie któryś był, co nosił brodę, ten aktor, a mówi żołnierzu, czemu nie zgierdzimy? Z całym szacunkiem, panie kapitanie, ale w Afganistanie tylko kobiety i pedały nie noszą brody. Także możecie wbijać śmiało na stanowisko Hyperinu i się dopytywać, co was interesuje, bo gama produktów naprawdę jest bardzo duża. Ja wam już kilka pokazałem, ale no, wszystkiego jakby ogarnąć w ciągu chwili to też się nie da, nie? Dokładnie. A każdego z was też coś innego. No, ja mam na przykład płyn do mycia, teraz używam hali sobie tam, praktycznie do jalni. Sprawuje się bardzo dobrze. Dopiero od niedawna zacząłem, bo wcześniej chciałem te swoje wykorzystać, stare płyny, które miałem. No jasne, bardzo dobry jest, tak, bardzo dobry jest. I powiem ci, że no tylko te próbki, co miałem do zasadowej kwaszy do mycia do jarki, to małe były, za mało było, żeby ocenić po prostu i nie chcę jakby tutaj za dużo. Tak jest. Także za chwilę. Jak już wprowadzimy, to na pewno dostarczymy, także już poważnie. Tak, bo to trzeba jakiś użyć powiedzmy miesiąc czy dwa, żeby widzieć efekt, czy tam nie zostaje jakiś brud, tłuszcz i tak dalej, i tak dalej. I na razie mamy w fazie testowej. Zaraz wracamy do rozmowy. Słuchajcie, bo muszę iść dać ziemię na próbki. Przyjechał Piotrek z Timaka, także za chwilę wracamy do rozmowy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy po zabiegu, że tak powiem. Zobaczcie, towar błyszczy jak sutorba, że tak się wyrażę. Tak, rdza usunięta. Wyszło teraz, znaczy wyszło, wiedziałem, że mam do wymiany piersi. Dzisiaj jestem zamówić, żeby już na orki jakieś tam pierwsze, na jesienne, czy jakieś tam podrywy raczej nie robię, wiecie, żeby już było. Tak to wygląda. Wszystko znikło. Bliżej nie z kamery zrobię, jak podejdę. Także zobaczcie, dwa produkty, trzy produkty używaliśmy w sumie, nie? W sumie trzy. Trzy. Jeden do ściągnięcia rdzy, czyli to jest środek kal, który również usuwa pozostałości wapienne z rozsiewaczy, stosowany w stężeniu 100%. Następnie później, żeby zneutralizować działanie kwasu, zastosować nasz środek Hyperin Agri, który jest zasadowy. Później po wysuszeniu powierzchni, tutaj żeśmy się trochę wspierali szmatkami, ale mamy można albo kompresorem. Albo odczekać. Albo odczekać normalnie w słoneczny dzień, żeby to sobie wszystko fajnie wysuć, żeby nie zamknąć głowy pod spodem. I spalujemy biotikorę też w stężeniu 100%, pędzelkiem, szmatką, gąbeczką nakładamy. Opryskowo też można. Czyli takie bańki wystarczą nam na sporo mycia maszyn, nie? Na sporo. Oczywiście no jakby tutaj żeśmy już wcześniej wspominali, że nie zalecamy zostawiania maszyny, żeby sobie leżała gdzieś na zewnątrz niezabezpieczona, ale tutaj poprosimy Ciebie, Krzysztofie, żeby na targach w Kielcach, czy nam możesz takie coś przygotować, zrobili taki eksperyment. Zrobiliśmy, rdza została usunięta. Zwłaszcza z gwintów też polecam, naprawdę widzę, bo tak. Wiele maszyn ma regulacje, na przykład na gwintach, żeby ustawić bronę, wysokość i tak dalej. Tak. Po pewnym czasie jak używa i czy później chce zmienić ten gwint, wiadomo, no nasmarujesz, powiedzmy co, nasmarujesz smarem, to się też piasek, bo się kurzy, przylepia do tego. Dokładnie. Czy to, i to złe, i to niedobre, więc lepiej nic nie robić, a sobie po prostu odrdzewić takim. Tak, dodatkowo mamy właśnie, możemy odrdzewić, a później Hyperin Bioantico nie dość, że smaruje, to jeszcze nam pomaga zruszyć te wszystkie gwinty, jakieś tam zawiasy, także stosowanie tego jak najbardziej pomaga później. Ja no wziął 100% praktycznie z rdzy zeszło, można powiedzieć, spokojnie, nie? Przez takie zapuszczenie, a gdy tam rdza jest mniejsza, to mniej pracy i mniej płyną, nie? Jasne, że tak. To był generalnie eksperyment, który widać od początku, czyli od tego jak było zardzewiałe, jak teraz wygląda już
po usunięciu rudzy i po zabezpieczeniu. Jasne, czyli co? Tak jak mówiłem, na pewno na targach możecie się spotkać z chłopakami. Jasne. Też ma jakieś pytania, bo to mówię. Albo na stronie internetowej gdzieś tam na pewno zobaczyć, jaka jest gama produktów, aby kogoś interesowało. U mnie piana się sprawdza. Ja sobie tam po prostu też sprzęty, nie wiadomo, że nie codziennie, ale co jakiś czas trzeba umyć, bo sprzęt kosztuje tyle, że... Lepiej dbać. Lepiej dbać. Używamy gotowych środków, także żeby były bezpieczne dla lakierów, dla mikrostyków, dla gum oczywiście, żeby lakieru nie ściągało, no i żeby przedłużało to życie maszyny. No i oczywiście ekologia, także głośno teraz jest o niej, także my jak najbardziej mamy środki ekologiczne, także tak. Zapraszamy do... Myślę też, że jeżeli ktoś z Was ma duże gospodarstwo i chciałby wypróbować albo taki pokaz zrobić, to Mateusz... Możemy się na stronie internetowej, pod filmem też damy numer telefonu do Ciebie, jeżeli możemy. Jasne. I jasne. Możesz się skontaktować i taki Mateusz Wam taki pokaz gdzieś tam zorganizuje, czy na przykład podjedzie kilka osób, żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda. Czy mycie w pianie, bo moja pianownica niestety jest jaka jest, trzeba będzie zainwestować pewnie w coś innego. Tak, no byśmy mieli, tak może wspomnę, bo to jest też dobry moment, bo pewnie nas oglądają ludzie, którzy mają pianownicę w końcówce. W pianownicy powinno być takie małe sitko i ono się bardzo często, ono się zapycha, wiadomo, w wodzie mamy kamień, różne takie związki, więc one potrafią się tam gdzieś zapchać, jakieś paprochy wpadają nam do węża. Jak nam zatkają to sitko, to później nam takie mleko się robi i nie ma podbicia tej piany, bo za mało jest powietrza w tym wszystkim. Ale też musi być dobra pianownica, bo tak powiedziałeś, robiłeś doświadczenie ze starego typu pianownicą, która była na wyższej półki i pianowała, mam od Ciebie filmik na samochód, jak pianowałeś, robiła tą pianę bardzo fajną, a ta druga jednak nowsza, ale robiła słabszą pianę. Tak, nie? Tak, to też jest kwestia tego, że musi być dobre ciśnienie. Żeby zrobić fajną taką pianę, tam musi być połączenie trzech rzeczy, czyli woda, dobre ciśnienie i powietrze. Środek dobry, żeby się po prostu pienił i powietrze. I to jeżeli wyregulujemy, mamy regulację na każdych myjkach, żeby to wyłapać dobrze. Jeżeli te trzy punkty się spełnią, to mamy pianę pewną. Ale widzisz, dużo osób zna już środki, bo jak jechaliśmy do Niemena, czapka leżała od Ciebie, to kilku w komentarzach przeuważyło, że Hyperin, nie? Także fajnie. To też widać po targach, jak jesteśmy na targach i się wystawiamy, że coraz więcej ludzi już nas zauważa, podchodzi, rozmawia z nami. Mamy dużo jakichś informacji zwrotnych na temat naszych środków. Mamy też dużo zapytań o jakieś środki, czyli też fajna jest taka korelacja z ludźmi, że możemy na podstawie tego, co ludzie potrzebują, możemy coś tworzyć. Także jakby ktoś coś miał, pisać do nas, dzwonić, spotykać się z nami na targach. Jak ktoś potrzebuje jakiś środek, to jest szansa, że możemy go stworzyć. Stworzyć od podstaw. Dokładnie. No właśnie, ja czekam na stworzenie zasadowego i kwaśnego do mycia dojarki liniowej, no wiadomo. Będzie na pewno, testy już są, także jak już będzie gotowy, to na pewno. Otrzymasz troszeczkę od nas. Będziemy próbować, tak. Bo mówię, takie próbki miałem, do 100 opaków dostałem, ale były za małe na tyle, żeby coś powiedzieć więcej po prostu na ten temat. No to co, widzicie, jak działa? Zniknęła, czyli spełniło swoje zadanie. Dokładnie. Na pewno spotkacie gdzieś tam się na innym kanale jeszcze z filmem z tego wydarzenia? Tak, u Was pewnie. Też zrobimy jakiś swój filmik, także będzie o tym gdzieś informacje, także zapraszamy na twój kanał. Ja widzę, że się sprawdziło, także fajnie, bo można sobie ułatwić pracę gdzieś tam. Nie zawsze jest czas, żeby umyć to, wiesz... W odpowiednim czasie. Gdzieś postawić, no masz inną robotę, coś zajmiesz się, nie? To jest typowo środek właśnie, jeżeli chodzi o tą maszynę, do korekty tego, powiedzmy. Bo wiadomo, że to trzeba dbać, ale tak jak mówisz, nie zawsze się da, nie zawsze jest... Tak, ten... ja widzę, mam na przykład i te talerze mocno nie wchodzą przy gruberze, wiesz? Mhm. To jest gruber, są łapy i jest talerzówka z tyłu jakby jeszcze. I one ciężko mi z tej rydzy teraz to domyć, bo to zawsze takim płynem sobie popryskam na przykład, to mi to ładnie zdejmie, nie? Tak, dokładnie. A tak to jest, no i bo gruber się różnie używa też, postawić, nie ma czasu, to i później ta rdza złapie, jak gdzieś głęboko w piasek by poszedł, czy czasami w trawę jak likwiduje, to tą rdzę ściągnie, nie? Ale tak, no, normalnym tym to jest ciężko bo ta talerzówka nie pracuje tak głęboko jak właśnie pracują łapy. I ktoś, jeżeli ktoś z Was używa, oczywiście to już tych produktów może w komentarzach pod filmem napisać i też wyrazić swoją opinię, bo może już ktoś z Was może już takich używa właśnie, dokładnie. A może tylko piany bardziej do mycia, że tak powiem,
maszyn i ciągników. Trzymajcie się, do zobaczenia. Kolejny. Cześć wszystkim. Hej.